Witam gorąco wszystkich. Jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Let's Play Zielonka. Mamy już luty. Powoli się zbliżamy do nowego sezonu rolniczego, jeśli chodzi o uprawę. No, a zanim się przygotować do tego, to jeszcze mamy trochę spraw do porobienia na miejscu. Pierwsza rzecz. Zwierzęta. A więc, o, tu już powoli będziemy się zbliżać do tego, że trzeba będzie zapodać TMR. Bez mieszadła. No, powoli. Bo tu zostaje tylko 342. Niech to się wyzeruje do końca. Tutaj trzeba będzie wodę podać. No i tutaj spoko. Bez jakichś tam specjalnych. A tu na razie. Takie tam rzeczy, jak nie będzie co robić, to się tym zajmę. Zobaczymy. Tu w porządku, woda. Co tu jeszcze mamy? Tutaj się już wszystko przerobiło. 13 tysięcy kompostu jest. Spoko, a tu dalej nic. Bez zmian. Dobra. Dalej śnieg mamy. Luty. Ciekawe, kiedy stopnieje. Zaraz zerknę. Jeszcze na pogodę. Jak to będzie wyglądać? No, po 12 się robi na plus dopiero. I znowu minus, i znowu śnieg. No. Ja nie wiem, czy to ma sens coś tu robić na tym śniegu. Z tym śniegiem. Dobra, mój plan na dzisiaj. To tak jak mówiłem, krowy, owce z wodą. No i muszę tutaj przewieźć te buraki, bo będę potrzebował to miejsce, a wykorzystam sobie to całkowicie, także to przerzucę do tego, nie wiem, tu już się to zakończyło, czy nie, zaraz się dowiemy. Otwórz silos. Fermentacja bura cukrowy 100%. Pół, otwieramy silos. 159 tysięcy. A spoko. Będę to musiał trochę nad tym popracować, żeby to przewieźć. To muszę ładować łychą, przewieźć tam. Także trochę roboty będzie. Ok. No i zobaczymy, jak z tym śniegiem, bo muszę tutaj w tym miejscu zagospodarować. No, ten placek tutaj. Sobie muszę coś postawić. Będzie nowa inwestycja. Zobaczymy, jak to wszystko się tutaj ułoży z tymi budynkami na tym placu. Dobra. W takim razie... Aha. Jeszcze będę chciał z tym kątkiem coś zrobić. Już mam jakiś plan. Także zobaczymy, czy mi uda się to zrobić na wizji. A jak nie to zrobię, to już poza nagrywaniem zobaczymy, jak z czasem wyjdę. Bo nie ukrywajmy, trochę będzie tego, tej pracy dzisiaj. Dobra, potrzebuję przewieźć wodę i będziemy jedzenie zrobić krowom. To jedzenie to tylko ten TMR przez sobie to. Na burę, spadaj, dobra. Wodę najpierw dolejemy owcom. No, jeszcze dwa. Okej. Nie wiem, będę musiał też jakoś zagospodarować sobie miejsce z tymi rzeczami jeszcze, co tu mam. Żeby to miało jakieś też ręce i nogi. Okej, teraz mam tam wodę. I podlejemy sobie, znaczy podlejemy za... No, owcom dolejemy wody. Okej. Też miałem jeszcze
zakupić, wykupić próbki chleb, żeby wiedzieć, co robić dalej tam na tym polu. O, tutaj zapłać za badanie gleby. To jest 1200, ok. Jak sprawa się przedstawia? No, trzeba będzie nawieźć. Ale ja to zrobię dopiero jak posadzę to, co będę potrzebował. Bo to nie wygląda by tego wcześniej, bo nie wiadomo, ile tego nawozu tam trzeba będzie zapodać. Dobra. Tak to zrobię. Tylko obcą wodę. O, tu już widzę wełna się zbiera coraz lepiej, coraz więcej. O, kiepsko na śniegu hamuje z takim ciężarem. Jak tam w ogóle owce wyglądają, czy one się tam coś mi namnożyły, czy nie? A jest, są młode. Spoko. To jeszcze jedna dziesiątka wejdzie tak. Aha. Jeszcze jedna dziesiątka, 30 owiec, no to będzie trochę wełny. Dobra. Już dolane jest, także mogę spokojnie jechać. Wody w sumie więcej się nie miałem jeszcze dolać. Jedyne co to mi zostanie, później po uzupełnieniu wody tym albo zresztą zrobię to od razu. Tu jest jedno drzewo, to tu dostarczę wodę. Nie wiem, chyba cały nawet zbiornik wejdzie. Ale nie, nie. Bez jaj. Cały zbiornik to wejdzie? Ile to? Drzewo to tak musi mieć u niej zakorzenie. Wow, wiesz, cały zbiornik. Wow. Nieźle. Dobra. Ciężko jest to wyrobić. Dobra, wiesz. No to nic, no mi zostaje tylko na razie z ogarnięcie. Jeszcze zobaczę z tymi krowami, czy już nie dosypać im tego TMR-u jeszcze. Może pod koniec dnia. Dobra, w takim razie ja się teraz zabieram za przerzucenie tych buraków tam, więc przyspieszamy.
sprawdziłem, jak dobiega końca. Dzisiaj była taka dość monotonna praca, mianowicie przerzucanie tych buraków, no i trochę ten śnieg tutaj ogarnąłem, bo ma sypnąć jeszcze, więc spróbowałem możliwości tym Volvo, więc trochę wypracowałem Volvikiem, także ogarnięty temat. Na razie zrobił z tymi korowami, a później będę musiał wrócić dalej do przerzucania tych buraków, bo jak zacznie sypać mi, to znowu może przykryć mi te buraki i będzie porażka znowu. Miałem plany jeszcze postawić budynek, ale niestety brakuje, znaczy brakuje, no nie chcę tego robić podczas kiedy śnieg leży. Tutaj kiszonkę potrzebował jedną, więc tak jak mówię, śnieg to zniknie, to będę stawiał budynki na spokojnie. Siano jedno. Dobra, zobaczymy, czy to wystarczy. Będzie 1:1. Mam nadzieję, że ta receptura będzie ok. A jak nie, to coś trzeba będzie dodać. Może słomę? Zobaczymy. Ale widać, że dzień już się robi dłuższy. Bo jest już 5 godzina, jest jeszcze jasno. A, w sumie dzisiaj jeszcze nie zerkałem, co tam w promocji jest. Żeby coś było wartego uwagi. Zaraz rzucę to. Zobaczę, jak wygląda. I przejdę się popatrzeć na promocję. Czasami są dobre rzeczy, warto sprawdzać właśnie. Za niektóre przedmioty lepiej nie przepłacać. Dobra, widzę, że tabela tam się nie chce zmielić, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, jest ok. Ile tam w ogóle tego mam? Nie wiem. Czy takie bele? 66%. Nie, to tak będziemy mieszać sobie na spokojnie. 1:1. Tak dużo krów nie ma, żeby robić większej ilości tego TMR-u. No i tutaj dorzucimy sobie i będę mieć na full już, tak? Mam nadzieję. A jak nie, to zrobimy jeszcze. Nie co to za problem. Dwie bele wrzucić, wymieszać. No, full jest. No i dobrze. Dobra. W takim razie ten paszowóz sobie schowam tam. Na razie. Będę musiał później pomyśleć, gdzie, które przedmioty, urządzenia trzymać, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Na razie mam trochę miejsca, to muszę go powykorzystywać, pochować rzeczy, żeby mi się tam na placu nie wplątało. Ten paszowóz teraz przez jakiś czas nie będę używał, więc to co może na razie leżeć. Dobra. O, widać, że już powoli się robi ciemno, nie wiadomo czy przez to, że słońce zachodzi, czy przez to, że będzie sypać śniegiem. Tak sprzątałem ten śnieg, zgarniałem sobie go, co pomyślałem, żeby jakąś fabrykę do śniegu z
skołować, jakiś biznes kręcić. Byłoby dobre. Dobra, tutaj nic więcej nie ma ciekawego. Żadnych rzeczy, które byłyby wskazane na mojej farmie potrzebne na już. Przez spoko. Dobra, o, zaczyna sypać. Więc muszę się brać za buraki. Dobra. Ja myślę, że z mojej strony będzie to wszystko na dzień dzisiejszy. Jutrzejsze plany będą, no zobaczymy jak ze śniegiem, może uda się te budynki postawić, czy znaczy budynek postawić, który potrzebuję. I tą wiertę. Także zobaczymy, jaka będzie sytuacja jutro ze śniegiem. No a na obecną chwilę będzie to wszystko. Ja sobie jadę robić dalej z burakami. A my widzimy się dnia jutrzejszego. Znaczy my wy mnie zobaczycie, jak tu się dalej udzielam w następnym odcinku. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się, tak jak mówiłem, dnia jutrzejszego. Na razie. Cześć.